Witam Was w mojej nowej serii. Tym razem jest to gra Gunpoint. Kolejna gra, która była proponowana przez Was. No jeśli ktoś z Was ma nadal jakieś propozycje, no i oczywiście wcześniej nie proponował żadnej innej gry, to ma oczywiście jeszcze okazję do czasu, aż ostatnia gra z listy proponowanej przez Was będzie zakończona. Na końcu filmu powinien się pojawić link do filmu, gdzie tłumaczę zasady i oczywiście tam będzie można grę zaproponować, jeśli oczywiście ktoś jeszcze ma jakąś. A co do Gunpointa, no ta gra będzie dosyć krótka, nie spodziewajcie się raczej dłuższej serii. Będzie miała, tak przypuszczam, z 5 odcinków, albo i nawet mniej, to się jeszcze okaże. Ale tak na razie przypuszczam, że może być z tego 5 odcinków. Albo 3. Ale zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie wcielamy się tutaj w tajnego szpiega, niezależnego szpiega, który będzie wykonywać różne zlecenia od swoich pracodawców, którzy oczywiście będą mu za to płacić. Więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. Będzie to dosyć logiczna gra, żeby będzie tu trzeba włamywać się do różnych budynków, które oczywiście będą miały swoje zabezpieczenia. Więc będzie trzeba czasami no, nieco pomyśleć. Tak więc myślę, że możemy rozpocząć. Tutaj usunę stary zapis. Bo oczywiście to będzie niestety tutaj wymagane, ale to nie jest dla mnie żaden problem. I zobaczmy, jak to się tutaj wszystko potoczy. Okej. To jest niezły początek. Chyba ta pani do nas dzwoni. Czy ty właśnie zostałeś wyrzucony przez szybę z litego szkła? Nie. Pracujesz w sklepie z bronią naprzeciwko. Ktoś właśnie został wyrzucony przez okno twojego mieszkania. Nie chcę o tym gadać. Właściwie to chciałem do ciebie zadzwonić, czy coś w ten deseń, ale teraz jestem zainteresowana nawet bardziej. Cóż, spróbujmy się dogadać. Czego ci trzeba? Nazywam się Selena Delgado. Moja szefowa Rook mówi, że jesteś swego rodzaju szpiegiem na pół etatu. Mogę mieć dla ciebie robotę. Zainteresowany? Jasne, skontaktujemy się. No dobra. Zatem, skoro już tutaj jesteśmy, to chodźmy od razu do niej. Chociaż to może być... Może być z tym malutki problem, jak widzę. No cóż, chyba nie żyje. No ale dobra, zobaczmy co się działo 25 sekund wcześniej. Gratulujemy zakupu twoich nowych hiperportek firmy Bulgrow. Ostrzeżenie. Najsilniejsze skoki mogą niszczyć szklane sufity, okna i dzieci? Dożytku jedynie na świeżym powietrzu. Więc to tak się zaczęło. No dobra. Gunpoint. Conway, tu Melanie Rook. Selena Delgado pracowała dla mnie. Masz czas pogadać? Nie zabiłem jej. Wiem. Właściwie oglądałam nagranie. Wszedłeś na wprost kamery ochrony po drodze do biura Seleny po tym, jak padły strzały. Ale policja z East Point nie pieści się ze szczegółami. Tamto nagranie umieszcza cię na miejscu zbrodni, a ja muszę to odkręcić. Dlaczego cię to obchodzi? Selena była przyjaciółką. Chce złapania jej mordercy. Właściwie to chce go widzieć martwym, ale kiedy będzie już siedział w pace, to będzie jeszcze łatwiejsze. Będę musiała oddać to nagranie, jeśli je mam. Upewnij się, że go nie mam. Pozbyłam się już swojej kopii, ale moja kamera wysyła jeszcze zapisy do 5 różnych centrum danych. Jeśli się ich pozbędziesz, będziesz czysty i policja zajmie się szukaniem prawdziwego sprawcy. To w sumie brzmi dość rozsądnie. Udaj się do placówki DataSec w Point Heart. Zadbam, żeby główne drzwi były otwarte, ale odtąd musisz radzić sobie sam. No dobra,
Więc tak tutaj się zaczyna wszystko. Jesteśmy tak trochę w niezbyt korzystnej sytuacji, więc będziemy musieli to nieco odkręcić. Pani Rook na to wygląda, chce nam w tym pomóc. I chce oczywiście poznać prawdziwego mordercę. Więc tutaj mamy wybór misji, na razie mamy aktualną tylko jedną za 30 dolarów. Mamy tutaj też dostępny sklep, jednak chwilowo jesteśmy biedni i nie możemy sobie dokupić żadnej umiejętności. A niektóre z nich będą całkiem przydatne. Wiele z nich oczywiście będę używać, ale wiele z nich też z tego co kojarzę jak grałem, niezbyt używałem. Tutaj też możemy ulepszyć swoje umiejętności. Chwilowo mamy tylko dwie. Dojdzie nam jeszcze jedna, ale to w sumie to nie będzie aż taka istotna umiejętność. Chociaż w wielu przypadkach będzie dosyć pomocna. Więc mamy wyższy skok lub też szybszy moment ładowania skoku. Zanim oczywiście skoczymy. Więc chwilowo może ulepszę to. I te hiperportki, które dostaliśmy, dosyć bardzo nam pomogą, bo dają nam dosyć dużą odporność na upadki. Jak też mogliśmy zauważyć. Więc dobra, może przejdźmy już do pierwszej misji w tej grze. Na najwyższym piętrze powinna być serwerownia. Jeśli uda ci się do niej dostać, możesz pozbyć się dowodów na to, że byłeś w naszych biurach, kiedy zabito Selenę. Jak mam się pozbyć danych? Widziałam jak działasz. Twoje umiejętności mogą być przydatne. Kiedy uda ci się wejść, ten skrypt kasujący, który ci wysłałam, automatycznie pozbędzie się wszystkich plików z dzisiaj zakończonych na MP4. Łapię. No to zaczynamy misję. Oczywiście mamy te swoje super skoki. W tym momencie one się nieco ładują, zanim skoczymy jak najwyżej się tylko da. Jak widzę, po drugiej stronie mamy drzwi otwarte, jak tam mówiła oczywiście pani Rook. Więc oczywiście najlepiej nie robić zbyt dużego hałasu, więc nie rozbijajmy na razie okien. Postarajmy się tutaj wejść jak najciszej. No jak widać to nie jest aż tak ciężka misja, ale później będą oczywiście jeszcze bardziej wymagane. Mamy tu też cel poboczny w postaci takich laptopów. Jeśli oczywiście tutaj zhakujemy, to będziemy mogli dostać się dodatkowy e-mail dla pewnych osób. Jednak tutaj zapewne zobaczycie tłumaczenie do tego, nie będę teraz tego czytać. To jest taki malutki cel poboczny, który też wlicza się w ocenę misji, do czego przejdziemy oczywiście na końcu tej. Tutaj mamy naszą główną serwerownię, gdzie usuniemy oczywiście nagranie z kamery. Więc jedno z nich będziemy mieli z głowy. No później będzie coraz trudniej oczywiście. Więc dobra, stąd można już się ulatniać. I pyk. I właśnie tutaj mamy naszą ocenę. Mamy tutaj oceniany przemoc. Oceniany, czy mieliśmy świadków. No tutaj ciężko o to. Jak ciszy byliśmy. I czas. I dostaliśmy tutaj ocenę A+. Te laptopy, które właśnie są naszym celem pobocznym, też oczywiście będą się wliczać do tej oceny. Jest chyba tylko jeden poziom, gdzie takiego laptopu nie ma. I w każdym poziomie, jakim widziałem, że jak już są, to jest tylko po jednym. Dobra, mam też jeden punkt update'u. No i koniec tej oczywiście misji. Dobra robota. Dzięki. Nasze dane dotarły jeszcze do 4 innych placówek. Reszta jest już nieco lepiej chroniona, lecz nic zbyt fikuśnego. Dam ci ich adresy w kolejności, jak dobrze chronione są, bo szczerze mówiąc, nie wiem jak dobry jesteś. Okej. Zostaniesz wynagrodzony za robotę w Pointmore Drive. Nie krępuj się. Okej. Dostaliśmy nasze pierwsze pieniądze, jednak jeszcze nie możemy nic kupić. Nadal pójdę w to, skoro tego jest więcej. Więc dobra, przejdźmy teraz do kolejnej misji od pani Rook. Placówka Westfield ma lepszą ochronę. Mój człowiek może otworzyć dla siebie główne drzwi, ale drzwi do serwerowni są zabezpieczone.
Dzisiejszej nocy pracuje tam dwóch strażników. Ktokolwiek jest w środku serwerowni, prawdopodobnie może je otworzyć, więc sprowokuj go, by to dla ciebie zrobił. Czy nie jest to przeciwieństwo pracy ochroniarza? W rzeczy samej, ale ci kolesie mają więcej kłopotu z wyskakującymi korkami niż z prawdziwymi szpiegami. Wykiwanie ich nie powinno być dla ciebie trudne. No dobra. Zobaczymy, jak to będzie. I mamy oczywiście tutaj strażnika. Tutaj jest taka ciekawa rzecz, że jeśli pójdziemy kursorem w kierunku, gdzie on może nas zobaczyć, to mamy go na czerwono. Wtedy widać, że tu jest strefa niezbyt bezpieczna. To poszło perfekto. Ale tu jest też taki fajny system wczytywania się, że można wczytać się po ilu sekundach chcemy. Więc cofnąłem się tutaj o jedną. Więc tak. Mamy go ogłuszonego. Nie będzie już sprawiać większych problemów. Tutaj są specjalne przyciski, które mogą uruchamiać tylko strażnicy, więc my za bardzo z nimi nic nie możemy zrobić, ale możemy mu zgasić światło. Przez to będzie miał malutki problem z nami. I tutaj chyba nie ma laptopa. A nie jest, dobra, tutaj widzę laptop. Będzie trzeba się postarać o to, żeby nas tutaj nie przyskrzynił za bardzo. Proszę, macie kolejny e-mail. E-mail, znaczy, czytając po angielsku normalnie. Zatem stąd możemy wyjść. Trochę przemocy, są świadkowie, ale no cóż. Nie zabiłem ich, więc widzieli, co się wydarzyło mniej więcej. Ale cisza była. Dobra. Zatem możemy kontynuować. I tutaj mamy powiedziane, że będzie nam tutaj potrzebna pewna umiejętność, której chwilowo nie mamy, ale możemy już ją aktualnie kupić, bo mamy wystarczająco dużo pieniędzy. Teraz może ulepszę tą rzecz. Crosslink. Crosslink będzie dosyć istotną umiejętnością dla nas, która będzie ważna w tej grze, więc oczywiście zakupię ją. No i właśnie przejdźmy do tej misji. Nie dam rady otworzyć drzwi na L Street, a poza tym dzisiejszej nocy nie będzie tam żadnego strażnika. Musisz radzić sobie samemu. Nie ma problemu. Tak, z tą umiejętnością, którą teraz mamy, którą za chwilę wam pokażę, będziemy mogli robić dosyć ciekawą rzecz, tylko najpierw przejdę jeszcze do tego to laptopa. I dobra. Tutaj sprawa wygląda tak, że jeśli naciśniemy lewy alt, przejdziemy właśnie do crosslingu, dzięki któremu będziemy mogli przestawić nieco działanie niektórych urządzeń elektrycznych, przez co teraz ten przycisk otworzy nam drzwi. Proszę bardzo. Gotowe? Dane usunięte? Kolejne zwycięstwo na naszą stronę. Więc może teraz, nie robiąc zbyt dużego hałasu, wyjdziemy sobie w taki sposób. Okej. Znowu A+. Perfekto. Dobra, teraz może jeszcze bardziej skoki ulepszymy. Tutaj jeszcze chwilę będzie trzeba poczekać na kolejną umiejętność, która też będzie dosyć istotna dla nas. Ogólnie ta umiejętność, jak i ta, są obowiązkowe w tej grze. Tak samo i ta, ale to będzie dopiero, powiedzmy, że na ostatnią misję i to kosztuje dosyć sporo. Więc dobra. Tak, żadna z tych już nie będzie aż tak bardzo istotna, żeby przejść grę, ale niektóre z nich będą dosyć przydatne. Więc może przejdźmy teraz do tej oto misji, gdzie bez zbędnego, jak widzę, bez zbędnego wprowadzenia przechodzimy od razu do akcji. Ten pan widzi, co się dzieje, więc lepiej tam nie wchodzić, bo oczywiście tutaj nas zobaczy. Więc tutaj może zróbmy malutkie zamieszanie. Mniej więcej może to usunę. A nie, dobra, nie będę mu zamykać drzwi. Usunę mu tutaj światełko i dajesz. Teraz masz malutki problem, mój drogi. No właśnie. Tutaj może od razu sobie otworzę drzwi. Dobra. Nie ma mnie!
jestem tajny szpiegiem, którego nigdy nie zobaczysz. Oj tak. Dobra, w takim razie wesołymi skokami przejdźmy tutaj. No dobra, ten na dole mnie widział, ale cóż. Sprawa załatwiona, tutaj laptopu nie było, co ciekawe. To jest właśnie ten jedyny poziom, gdzie takiego nie ma. Więc dobra, przejdźmy teraz dalej. Tutaj może ulepszę znowu tą rzecz. Tutaj oczywiście jeszcze nic nie mam. Więc przejdźmy teraz do kolejnej misji. To ostatnia placówka z kopią nagrania, ale przechowują je tutaj na trzech różnych serwerach. Będziesz musiał dostać się do trzech różnych terminali i wszystkie zhakować. Jasne. Powodzenia. Okej, tutaj jak widzę mamy wejście, więc mamy trzy różne miejsca. Tutaj, tutaj i tutaj. Okej, ten pan nas nie zobaczy, więc bardzo dobrze. Ten by musiał nam otworzyć przejście. To jest pewien, powiedzmy, problem, bo ten tutaj nas zauważy. Więc... No cóż, trochę mu się umarło. Mnie tutaj wcale nie ma, mój drogi. Drzwi otworzone, to najważniejsze. Tylko pytanie tutaj, no właśnie, będziesz teraz kontrolować, co tutaj się wyprawia w ogóle. Okej. Pyk! O! Tak nie miało być, zdecydowanie nie. O! Muszę się cofnąć nieco bardziej. Pyk, pyk. Sprawa załatwiona tutaj. Teraz tutaj mamy windę. Czy zdążę wejść? Powinienem. Okej. Teraz tak. Strażnicy mnie w windzie nie będą widzieli, ale gdy wyląduję na przykład windą tutaj, to on się zastanowi, co tutaj się wyprawia, czemu ona tutaj zjechała i spojrzy. Czy ktoś nie chciałby akurat wyjść? Więc dobra, tutaj mamy taki malutki problem. Jednak załatwimy go w taki sposób. Przypuszczam, że za chwilę go zabiję. Dobra. Teraz sprawę załatwię tak. Tutaj... Otworzę sobie drzwi. Tu jest szkło? Tak, tu jest szkło, więc... może nie będę robić niepotrzebnego hałasu. Jedną z fajniejszych umiejętności, którą na pewno będę używać, jest... rozbijanie szkła bez hałasu. To będzie dosyć przydatne. Nie ma mnie tu. Dobra. Teraz jak sprawa wygląda tutaj? Tutaj jest kamera, jednak ta kamera tak naprawdę nie jest dla nas dużym zagrożeniem. Więc bez problemu będziemy mogli przez nią przejść. Najpierw bym chciał jednak tutaj ze światłem się pobawić nieco. Czyli zrobić mniej więcej tak, żeby drzwi sobie otworzyć. Przy okazji zhakujemy ten oto laptop. Okej. A ty, mój drogi, dobranoc. Okej. I teraz sprytnie trzeba jakoś stąd wyjść. Okej. To te kamery ogólnie później będą nieco bardziej uciążliwe, bo za jakiś czas będą alarmy, które nie będą zbyt przyjemne. No, troszeczkę przemocy, świadków, hałasu, ale o plus jest. I kamery później też będą miały swoje zastosowanie dla nas, dosyć przydatne. Ale do tego przejdziemy za jakiś czas. Cóż, wydaje mi się, że to zamyka sprawę. Nie zostało już nic, co powiązywałoby cię z morderstwem Seleny, więc policja z East Point będzie chciała się przyjrzeć temu nieco bliżej. Jeśli oni go nie znajdą, ja to zrobię. A jeśli im się uda, będę wiedziała, gdzie dokładnie jest. Dobra, więc zatem doceniam pomoc z jakichkolwiek pobudek. Rzeczy samej. No, więc ta sprawa załatwiona.
No i tutaj mamy możliwość nowej umiejętności do zakupienia, która jest wymagana do tego aktualnego poziomu, więc właśnie to jest ta. Okej, okay, mamy nową osobę, panią Collins. Ale zanim to jeszcze tutaj sobie kupię umiejętność. Więc zobaczmy. Zobaczmy, co ona ma do powiedzenia. Hej, dzięki za odpowiedź. Jak wygląda sytuacja? Jestem Katie Collins, pracuję dla Rook, tej od firmy ze spływami. I poprzedniej nocy zabili moją przyjaciółkę, Selenę. Ktoś mówi, że mnie tam widzieli, a wszystkie zapisy z kamer zostały usunięte. Och, cholera. No wiem, nie było mnie tam, ale mieszkam sama, więc nie mam jak tego udowodnić bez nagrań. Co mogę zrobić? Ta osoba, która mówi, że mnie tam widziała, to mąż Melanie Rook, Jackson. Nie chcę żadnych kłopotów, ale może mógłbyś zatrzymać się w jego budynku i zobaczyć, co tam słychać. Co dokładnie potrzebujesz? Szlak, pewnie będziesz w swoim biurze na najwyższym piętrze. Jeśli podejdziesz na tyle blisko, żeby usłyszeć, o czym gada, może mógłbyś posłuchać dla jakiejś poszlaki czy coś takiego. Zrozumiano. Dzięki bardzo. Nie lubię się narzucać innym, ale tym razem muszę się z tego wyrwać. To straszne. Okej, to... No cóż, my zostaliśmy nieco z zarzutów wyrzuceni, powiedzmy tak. Przez to, że usunęliśmy to wszystko, te zapisy. I tak, umiejętność, którą dostajemy, to korzystanie właśnie z tych kamer, żeby móc je wykorzystać na naszą stronę. I jeszcze dochodzi nam nowa umiejętność, która sprawia mniej więcej tyle, że mamy tutaj malutki problem, jeśli chodzi o połączenia, jak widać. A to mniej więcej z tego powodu, że mamy tutaj inne połączenie, nie czerwone, tylko zielone. To jest dodatkowe utrudnienie dla nas. Jeśli dopiero włączymy je za pomocą takich przycisków, no to będziemy mogli kontynuować naszą pracę. I tak, my oczywiście zostaliśmy z zarzutów wyrzuceni, jak to powiedziałem. Za to pani Katie zostaje obciążona przez to, że ten oto pan ją widział, na to wygląda. Więc zobaczmy, czy uda nam się od niego coś słyszeć. Tam jest laptop. Tutaj mamy też całkiem ciekawą nową rzecz, która sprawia, że jeśli tylko przejdziemy przez tą rzecz, no to drzwi tutaj się zamkną. Więc to działa tak oto na ruch. Więc po prostu usuńmy to, żeby nam tutaj nie przeszkadzało w drodze do tego oto laptopa. Okej, okay. Sprawa załatwiona. No i dobra, zobaczmy, co uda nam się tutaj podsłuchać, jeśli oczywiście coś nam się uda. Nie, Intex mają nagraną całą tamtą rozmowę. Ta, cóż, dziękuję kapitanie Hintzicht. Nie wiedziałem, że mnie czypują. Nie możesz usłyszeć pluskwy, to nie są pierniczone lata 90. Ta, nie ma sprawy, dam ci znać. To ciekawe. Oczywiście poinformujemy o tym wszystkim Katie. Więc dobra. To... Nie otworzę mi tego, okej. Okay. Więc zróbmy oczywiście tak. Czasami zapominam, że muszę sobie włączyć ten crosslink, żeby móc tutaj cośkolwiek zrobić. Troszeczkę za dużo czasu tutaj byłem, ale to i tak nie jest bardzo istotne dla mnie. Hej, jak poszło? Usłyszałeś coś? Mówił, że firma o nazwie Intex miałaby go podsłuchiwać. Wow, to nasi główni rywale. Duża firma międzynarodowa, która otworzyła biuro tutaj, na Edge Point. Okej. Okay. Masz może pojęcie, czy Jackson mówił coś, czego nie powinien? O Boże, nie chcę o tym myśleć.
Ale jeśli on mnie wrabia, to może on jest jakoś zamieszany w śmierć Seleny. Och, tak myślisz? Ja. Masz pomysł, po co mieliby nagrywać Jacksona? Cóż, Jackson ma swoją własną firmę, ale dzięki za pomoc. Sądzę, że się przyda. Zatem ten poziom zakończony. Zobaczmy, czy mogę tutaj coś zakupić. Tak. Dzięki temu nasze upadki będą mniej słyszalne, więc to może się nam przydać. I może teraz nieco to ulepszę. Mamy teraz dwie misje. Tutaj mamy nową osobę, więc może... Może właśnie teraz chodźmy dla różnorodności do tego oto pana Gesslera. Kim ty kuźwa jesteś? Kim ty kuźwa jesteś? Gessler, szef Index, potrzebuje kogoś poważnego. A co z tobą? Ja jestem poważny i nie nazywaj mnie Shirley. Nieważne. Robię spluwy. Rook robi spruwy. Rook pracuje nad jakimś wielce tajnym projektem, który myśli, że pozwoli jej obejść zakaz na broń i myśli, że ja o tym nie wiem. Masz to ukraść. Gdzie to znajdę? Dobre pytanie. Najpierw trzeba się dowiedzieć, gdzie to jest. Wszystko o swojej robocie chowa w jakiejś firmie, która nazywa się TX Fabrication, żeby zachować tajemnicę. Uderz w ich główną bazę na Blaze's Way i przeszukaj główny terminal. Wyślę ci potem, jakiego kodu masz szukać. Załatwione. Okej, to trochę sprawia, że będziemy działać nieco przeciwko róg, no ale dobra. Jesteśmy niezależnym szpiegiem w końcu. I tutaj mamy nieco groźniejszego ochroniarza, którego tak po prostu nie możemy ogłuszyć. I to jest, no bym powiedział, pewien malutki problem. Okej. Chwilowo nie mam tutaj nic za bardzo możliwości, bo tutaj mamy niebieskie połączenia, które tak naprawdę mają tutaj większość roli. Więc tutaj mamy coś ciekawego. Niepotrzebne skoki, dzięki czemu ten pan spadnie. Tylko pytanie, czy wstanie? Nie, chyba ja chwilowo... O! Chyba chwilowo nie żyje. No i ta przepaść po jakimś czasie, jak widać, powraca. To jest też ten dosyć niezbyt przyjemny strażnik. Więc co tutaj z nim zrobię? Chwilowo nie mam wyjścia i muszę pojechać do góry. Jednak tutaj jest laptop. Ty się odwrócisz, więc dobra. Dzięki temu ja będę mógł włączyć tą rzecz. I teraz tak. Mam chyba pomysł, co mógłbym z tobą zrobić, mój drogi. I tobie to raczej się za bardzo nie będzie podobało. W dół. Bym poprosił. Tutaj zrobię jeszcze takie połączenie, żeby móc od razu potem wyjść. Więc tak, w sumie to najpierw bym jeszcze chciał, gdzie jest połączenie? Tutaj, tak? To zróbmy to w taki sposób. Nie rób tak. Zróbmy to w taki sposób. Nie będziesz miał tutaj światła, mam nadzieję, gdy pojadę w dół. Tak to powinno zadziałać? Tak, dobra. No i masz malutki problem. Teraz tak, wrócimy się tutaj. Nie w górę, miałem na myśli. Ne, czasami mi się tutaj to myli. Więc tak... To gniazdko trochę cię porazi. Mam nadzieję, że dosyć skutecznie, dzięki czemu... No, niezbyt będziesz miał powodzenie tutaj. No i dobra. Najpierw może chodźmy zobaczyć ten laptop. I teraz co zrobić tutaj? No zrobię, myślę, że tak tylko tak. To się zamknie po jakimś czasie. Ale dobra, tam jest kamera, którą mogę też to łatwiej o wiele zrobić. Drzwi niech się otworzą.
I teraz tak. Proszę bardzo. I teraz tak. Tutaj nie ma już żadnych ochroniarzy, którzy by chcieli mi przeszkodzić. Więc pięknie. Teraz z powrotem robimy tak. No i prosto do wyjścia. Prawie. Tak, okej. I pyk. Sprawa załatwiona. Jestem niewidoczny. Trochę przemocy, ale no, no cóż, tak się zdarza. Masz to? Mam prototyp z placówki DX Fabrications. I o to kurde chodzi. Dam ci znać, kiedy będziemy mogli ruszyć się z miejsca. Okej. I dobra. Tutaj na razie. Jak widać, tą umiejętność możemy nawet wyrzucić, co ciekawe. Ale ona myślę, że jest całkiem w porządku. Ulepszmy to. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.